Wyplatanie z wikliny, jak się okazało, nie jest takie proste. Kosze i koszyki to już wyższy poziom wtajemniczenia. Ale od czegoś trzeba zacząć. Swoją przygodę z wyplataniem w poniedziałek, 27 marca, rozpoczęły panie, które wzięły udział w autorskich warsztatach plecionkarskich przygotowanych przez Stowarzyszenie Serfenta. Zajęcia odbyły się w bibliotece w Dębowcu. Poznajemy wiklinę, będziemy wyplatać, będziemy się jej uczyć, jakie ma ograniczenia, jak pachnie, jak się zgina i takie pierwsze spotkanie z wikliną. Tutaj dzisiaj powstanie taca katalońska. To jest taki wstęp, to jest jeszcze tak przed koszykiem. Koszyk wbrew pozorom jest bardzo trudną sprawą i potrzeba czasem na niego ładnych paru godzin. A czy trudne to jest? Myślę, że spotkanie będzie bardzo przyjemne, bo tak jak mówi jedna z moich koleżanek z pracy, gdy ręce pracują, głowa odpoczywa. A my będziemy pracować rękoma, więc myślę, że panie miło spędzą czas. 2,5-3 godzinki trzeba sobie poświęcić, zwłaszcza jeżeli to jest pierwsze spotkanie z wikliną. Bo wiadomo, pierwszy kontakt z materiałem zawsze jest zapoznanie i zaprzyjaźnienie się z tematem, a potem można szybciej działać. A taki koszyk? A taki koszyk to już jest bardzo rozległy temat, bo zależy jaki koszyk, zależy z jakiego materiału, zależy z jaką rączką, z jakim dnem, więc to jest tutaj temat rzeka. Ja odsyłam do naszej książki kosze, tam można pobadać więcej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.